Obecność osób niepełnosprawnych w miejscu pracy pomaga zrozumieć ich problemy, pomaga nam lepiej na co dzień odnaleźć się we współpracy i w takim codziennym przebywaniu z osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że osoby niepełnosprawne także powinny pracować, ponieważ to je rozwija, nie zamyka ich gdzieś tam w czterech ścianach w domu czy w jakimś tam pokoju, nie siedzą i mają jakiś cel w życiu. Jako pracodawca świadomy zdecydowaliśmy się na to, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne, ponieważ powinny mieć prawo do tego, żeby na te swoje życie i egzystencję zarobić, prawda? Moim zdaniem to jest świetny pomysł, żeby takie osoby z nami pracowały. To też nas bardzo dużo uczy, cierpliwości, bardzo dużo nam daje też radości. Jak najbardziej jesteśmy otwarci, żeby więcej takich osób do nas przychodziło. My z wielką ochotą ich będziemy szkolić, z wielką ochotą będziemy z nimi pracować i myślę, że to jest świetny pomysł. Zatrudniam. Coraz częściej spotykamy osoby z niepełnosprawnościami pracujące w urzędach, restauracjach, kawiarniach i zakładach usługowych. To znak, że coraz większa liczba pracodawców uwierzyła w ich wartość i możliwości. Obecność tych pracowników, profesjonalnie wypełniających obowiązki zawodowe, jest jasnym przekazem. Wspólnie tworzymy pewną całość, jaką jest społeczeństwo, dlatego uczymy się współpracować i wzajemnie szanować. Niepełnosprawność nie pozbawia ludzi marzeń o lepszym życiu, o zawodowym spełnieniu, o posiadaniu przyjaciół. Trenerzy pracy są istotnym elementem zatrudnienia wspomaganego. Ułatwiają komunikację pracodawcom i osobom z niepełnosprawnościami. Gwarantują dobre wypełnianie obowiązków i osiągnięcie sukcesu w procesie zatrudniania. Zobaczyłem w Giżycku, jak pracują przy sprzątaniu takiego czołowego skweru w samym centrum miasta i że sobie radzą doskonale. Więc jak zobaczyłem, że tam sobie radzą, to mówię, spróbujemy u nas tutaj w hurtowni i chyba 5 lat temu zatrudniliśmy pierwszą osobę niepełnosprawną intelektualnie. Chciałem tutaj pracować, bo mi się spodobało oklejanie. Robienie wózetek też mi się spodobało. Tu jest miła atmosfera, kierownik jest fajny, no wszyscy tutaj są przyjemni. Lubię sklep, a początku nie sam lubię. Wektory sam lubię, bo nic nie trzeba pomóc. I tak jestem pracowity, a nie jestem len. Oni już na przykład szykują towar na dostawy do sklepów, a to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że to jest prawie 3000 produktów. Naszykować coś takiego i nauczyć się, to naprawdę chciałbym zobaczyć osobę absolutnie pełnosprawną, która by się tego w 2 albo w 3 miesiące nauczyła. Jak zatrudniałem pierwszą osobę niepełnosprawną intelektualnie, w życiu bym nie powiedział, że do takiego etapu dojdzie, że będą w stanie tego typu pracę wykonać. Wykonują. To nie była żadna rewolucja, ani żaden wielki wybuch, tylko pojawił się trener pracy, który trochę otworzył nam pewną furtkę w myśleniu o tym, jak pracować i do jakich zadań można zaprosić osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Trener pracy pojawiał się w najciekawszych momentach i w tych najtrudniejszych momentach, tych najtrudniejszych dla pracownika, nowego pracownika, jakim był pan Jarek, ale też pojawiał się w tych momentach, kiedy nam jako pracodawcy było trudno, gdzie te wartości, zależności, pewne konwenanse społeczne były nam różne. I tutaj trener pracy bardzo ładnie łączył te dwa światy, bardzo ciekawie przeprowadzał nas przez ten świat osób z niepełnosprawnością intelektualną i jak odnaleźć się w tej rzeczywistości, jak te puzzle jego świata z naszym światem powinny się poukładać. Roznoszę dokumenty do wszystkich biur Urzędu Miasta. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić z tymi dokumentami. O, trener pracy mi pomógł. Nie wiedziałem, jak roznosić te dokumenty, a później załapałem. Trzeba było spróbować, zaryzykować. Ja tworząc to miejsce pracy, tak organizuję, żeby to była jedna wielka rodzina. Pracownicy muszą się rozumieć bez słów. Z
panią Anią pracuje się bardzo dobrze. Na początku, jak ta pani przyszła, to ona bardziej tak samotna, zajmowała się tylko stanowiskiem pracy, a później już zaczęła te kelnerki po prostu, bo też rozmawiałem z nimi, zaczęły z nią rozmawiać, dopytywać się. Ona też przedstawiała nie tylko sprawy zawodowe, ale i zaczęła swoje prywatne, zaczęła się doradzać i stała się bardziej koleżanką. I wtedy ta praca dopiero zaczęła nabierać jakiegoś takiego rozpędu i to wszystko zaczęło wyglądać bardzo ładnie. Jestem pod wielkim wrażeniem pracy, jaką wykonała pani Dorota tutaj u mnie w salonie, gdzie poradziła sobie naprawdę bardzo dobrze. Miałyśmy obydwie, bo dla mnie też jest to nowe doświadczenie, oparcie w pani Ewie, która jest trenerem pracy. Tak samo jak i pani Dorota, tak samo i ja, mogłyśmy się do niej zgłosić z różnymi problemami, ale mówię, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo dziewczyna bardzo dużo pracy włożyła w to, jest otwarta. Bardzo dobrze nam się pracowało i myślę, że jeszcze nie jeden raz zgodzę się na to, żeby pani Dorota przyszła tutaj pouczyć się trochę tego mojego zawodu. Pani Kasia trafiła do nas dzięki trenerowi pracy pani Dorocie. Byłam pełna obaw, nie znałam takich osób, ale zgodziłam się, jestem osobą otwartą, więc chciałam usłyszeć, zobaczyć, jak to będzie. Pani Dorota mi opowiedziała, na czym polega niepełnosprawność pani Kasi. Rozmawiałyśmy, no i spróbowałyśmy. Pani Kasia się sprawdziła, pracuje, rozwija się. Zobaczymy, co będzie dalej. Moja córka ma zespół Aspergera. Nie potrafi nawiązywać kontaktów z otoczeniem. Nie lubi zmian. Myślałam właśnie o czymś takim, żeby ktoś pomógł Kasi znaleźć pracę. I żeby pracodawcy byli tacy, którzy jej, no właśnie ją przyjmą. Teraz jest życie tak ciężkie. Nawet osoba pełnosprawna nie może znaleźć pracy, prawda? Chcę mówić, taka Kasia, czy taki jakiś inny chłopiec, który nie potrafi nawet spojrzeć w oczy drugiej osobie. Przecież na pewno nie znajdzie pracy sam. To jest skazany od razu na porażkę. Bez trenera nie byłoby możliwe zainteresowanie nawet nas osobą pani Kasi. Kucharz i pani Kasia jako pomoc kuchenna są w stanie obsłużyć pracę restauracji. Czy czegoś się nauczyliśmy od trenera? Myślę, że podejścia do osób z taką niepełnosprawnością. Mieliśmy dodatkowo szkolenie przez przełożonych pani Doroty, którzy nam powiedzieli, jak mamy postępować, jak mamy się zachowywać, jak mamy współpracować z Kasią. Wiedzieliśmy, jaka będzie to praca, na czym będzie polegała praca pana Antoniego, tylko musieliśmy go wdrożyć do tej pracy. Praca polega na sortowaniu surowców wtórnych. Jest to normalne, standardowe stanowisko, tak jak dla każdego innego pracownika. Ze względu na niepełnosprawność pana Antoniego i jego niski wzrost, musieliśmy jedynie zastosować podest, jakąś tam dodatkową paletę, na której stanął, aby mógł sięgać na taśmę. Przyszli te trenerzy do domu opieki społecznej i zaczęli nam tego załatwiać pracę. Nieraz głupota przychodzi do głowy, że nie ma co ze sobą człowiek robić w życiu, a tak zajęcie jest. Lepiej pracować, chociaż mam parę złotych dla siebie, żeby ubrać się i inne sprawy mieć. Nie przeszkadza to, że jest brudno. No jest jak jest, no to nic, nie poradzimy na to. Antek, z początku z nim w ogóle nie szło się dogadać i tak dalej. Nie rozumiał, że jakaś tam przyjaźń może być bezinteresowna pomoc. Widać, dużo w życiu przeszedł. Pamiętam, jakoś coś mu chciałem pomóc, on na mnie warknął i tak dalej. No po kilku dniach z powrotem, nie, i tak dalej. No ale teraz to już jest normalnie. No po prostu pracy daje z siebie wszystko. Po pracy czasem spędzamy razem wolny czas. Staramy się, cała załoga, żeby on był z nami też, tak czy nie. Pamiętam, jak kiedyś powiedział,
że nie chce mi się żyć. Ja mówię, czemu Antek, bo jestem chory, nikogo nie mam. Mówię, to już każdy z nas ma jakąś tam wadę, prawda, jedną większą, drugą mniejszą. Na jednym to widać, na niektórym nie. No i jakoś tak pomalutku, jakby to powiedzieć, się z nami zintegrował i czuje się potrzebny. Żartuje tak samo jak inni, śmieje się. No. Mimo że w naszej placówce zajmujemy się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, z głęboką niepełnosprawnością, to wcale to miejsce nie jest miejscem pracy chronionej. Pani Ola jest tutaj pełnoprawnym pracownikiem, zatrudnionym na pół etatu. W poprzedniej pracy niestety miałam presję czasu, bo pracowałam w Pizza Hut, więc to siłą rzeczy. A tutaj właśnie robię tak w swoim tempie, nie muszę się aż tak spieszyć. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że bardzo szybko weszła w relacje społeczne i jest pracownikiem akceptowanym. Pani Ola dziś już proponuje nawet, że może zająć się jeszcze dodatkowo innymi sprawami. Lubi dzieci, włącza się właśnie też i w takie prace, nie zaniedbując oczywiście swoich obowiązków. Ja też jestem po porażeniu, więc miałam już styczność powiedzmy z dziećmi mocno niepełnosprawnymi jako dziecko na rehabilitacji. I też był dla mnie taki szok, w pewnym momencie zetknięcie się jakby dwóch światów, że tu osoby mocno niepełnosprawne, a tam w miarę funkcjonujące. W tej pracy, w centrum miasta, w tak dużej kawiarni, bardzo ważną rzeczą jest odporność na stres i na te warunki zewnętrzne, dlatego że tu jest bardzo głośno. Przewija się tutaj 2-2,5 tysiąca ludzi dziennie w takie weekendy, kiedy mam największy ruch. I osoby z niepełnosprawnością, które nam pomagają tutaj w pracy, też są narażone właśnie na tego typu niesprzyjające warunki. Pracowanie z osobami niepełnosprawnymi jest wielką edukacją dla nas, ale także dla klientów, którzy tutaj przychodzą. EFCIA, bo my właśnie na Ewę mówimy EFCIA, jako lobby partner, czyli osoba, która zajmuje się sprzątaniem czy też rozmową z gośćmi, bo to jest jakby też część tej funkcji, tego zadania. EFCIA bardzo często łapie bardzo duży kontakt z klientami, dlatego myślę, że to jest nie tylko edukacja dla nas, jako pracowników, ale też świetna możliwość dla klientów, dla zwykłych po prostu ludzi do tego, żeby odbyć jakąś rozmowę z taką osobą niepełnosprawną i zobaczyć, że to nie jest osoba, którą należałoby wykluczać absolutnie, tylko to jest osoba, z którą też można fajnie sobie porozmawiać, można się czegoś nowego dowiedzieć od niej. Są tutaj, pokazują się tutaj i faktycznie ludzie mają z nimi kontakt. To jest bardzo fajne moim zdaniem. Pracownicy z niepełnosprawnością nie różnią się w żaden sposób od osób pełnosprawnych, dlatego staramy się ich również tutaj angażować do pracy, jak najbardziej ich potrzebujemy. Mam takich osób zatrudnionych 5, ze swojego doświadczenia wiem, że te osoby świetnie pracują i chciałabym jak najbardziej korzystać z ich doświadczenia i umiejętności. Jedna z dziewczyn jest instruktorem, szkoli nowo zatrudnionych pracowników, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o barierę komunikacyjną. Mimo wszystko potrafi świetnie coachować, weryfikować, sprawdzać i podpowiadać, pomimo że jest osobą głuchoniemą. Ja myślę, że pracodawcy nie powinni się w ogóle obawiać. Trzeba przyznać, że osoby z niepełnosprawnością to są bardzo dobrzy pracownicy. Tak? W przypadku, kiedy oni już uzyskają tą pracę, to bardzo mocno się jej trzymają i bardzo mocno starają się dobrze wykonywać swoje zadania, dlatego że osobom z niepełnosprawnością jest dużo ciężej na rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością są pracownikami bardzo rzetelnymi. Są to osoby, na które można liczyć, są punktualne, wyjątkowo przywiązują się do miejsca, w którym mają wykonywać pracę. W wykonywaniu tych czynności, do których są szkolone, są naprawdę bardzo przydatne i tutaj ich pomoc jest naprawdę nieoceniona. To, co wykonują moi pracownicy, to są prace, bez których w zasadzie nie moglibyśmy funkcjonować, ponieważ ta pomoc jest na tyle istotna, że bez umytych naczyń kuchennych nie jesteśmy w stanie funkcjonować, więc to jest bardzo kluczowe stanowisko oddane w ręce osoby, która dokładnie wie, co ma zrobić i robi to naprawdę najlepiej, jak potrafi.
Jeśli chodzi o decyzje związane z zatrudnieniem, to jest to przede wszystkim oczywiście polityka Sodexo, jest to polityka globalna. Bardzo nam zależy na takim poziomie strategicznym, żeby osób niepełnosprawnych jak najwięcej znalazło się w naszym zespole. Dla mnie osobiście projekt jest bardzo fajny, bo ludzie, którzy dostają w ten sposób pracę, na pewno nie jest im łatwo na rynku pracy. I dzięki takim programom mogą w łatwiejszy sposób tą pracę uzyskać. Jeżeli jeszcze w odpowiedni sposób są przeszkoleni, w odpowiedni sposób wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki, to ten start nie jest dla nich trudny. Ci ludzie są przede wszystkim atrakcyjnymi pracownikami. Im bardzo zależy na pracy. Mam pełne ograniczenia, że mogę zatrudnić tylko jakoś tam ilość osób. Jakbym miał więcej możliwości, to na pewno zatrudniłby jeszcze parę tych osób. Dla mnie to już ma znaczenie bardziej emocjonalnie, niech powiedzmy jakiekolwiek sprawy związane z finansami. Dziwię się pracodawcom, że nie robią tego częściej, nie zatrudniają, nie współpracują z tymi programami. Jeżeli ja kiedykolwiek otworzę własną firmę, to na pewno będę po prostu współpracował z osobami, które są niepełnosprawne, bo z jednej strony to jest ogromna pomoc też dla przedsiębiorcy, ze strony państwa, ale z drugiej strony te osoby nie są w niczym gorsze, a czasami po prostu mają dużo, dużo lepsze kompetencje niż osoby, które są pełnosprawne. Zauważyłem, że na przestrzeni ostatnich kilku lat świadomość pracodawców w zakresie możliwości i korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami tutaj w Polsce bardzo wzrosła. Wydaje mi się, że to jest efektem pracy wszystkich organizacji, wszystkich projektów, które z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami zajmują się na co dzień. I to rokuje bardzo dobrze na przyszłość. Wydaje mi się, że w perspektywie następnych kilku lat uda nam się dobić do takiego średniego europejskiego poziomu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przypominamy. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami nie wymaga tworzenia specjalnych miejsc pracy. Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, pracodawca zyskuje dobrze przygotowanego i pełnego motywacji pracownika. Jego szkoleniem i monitorowaniem na stanowisku pracy zajmuje się trener pracy, który także wspiera pracodawcę, ułatwiając m.in. komunikację z pracownikiem. Zapraszając do swojego zespołu osobę z niepełnosprawnością, stajesz się nowoczesnym pracodawcą, kreującym pozytywny wizerunek firmy. Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym pod tytułem Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu 1 Zatrudnienie i Integracja Społeczna, działania 1-3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej, poddziałania 1-3-6 PFRON Projekty Systemowe. Okres realizacji od 31 grudnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku. Lider: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerzy: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a także CARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii.